dzisiejszym fascynującym odcinku zhakujemy Garden of Banban 3 i odkryjemy wszystkie sekretne pokoje oraz postaci, o których istnieniu nie miał nikt pojęcia. A także dowiemy się, co skrywa sekretna kaseta numer 4, którą nie da się znaleźć w grze i jedynie możemy ją odnaleźć ukrytą w plikach gry. A także dowiemy się, czy biedny Nabnab został zjedzony przez jego dziewczynę Nabnalinę. Ale to nie wszystko, ponieważ pokażę wam także, co znajduje się w sekretnym białym pokoju Stinger Flynna. Więc oglądajcie odcinek do samego końca. Ale zanim to zrobimy, chciałbym wam podziękować za aż 37 tysięcy łapek w górę, które zostawiliście pod premierowym odcinkiem z Garden of Banban 3. A sam film trafił na aż rekordowe trzecie miejsce na głównej karcie na czasie polskiego YouTube'a. Oraz dodatkowo w tym samym czasie znalazł się na aż drugim miejscu na karcie na czasie w kategorii gry. I jest to naprawdę ogromny sukces dla naszego kanału. Dlatego pod dzisiejszym odcinkiem wystarczy, że zostawicie jedną łapkę w górę i będę mega szczęśliwy. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag Admiros, jeżeli uwielbiacie oglądać filmiki na moim kanale. Znajdujemy się właśnie w podziemiach przedszkola Garden of Banban i dzisiaj zobaczymy to, czego jeszcze nigdzie nie widzieliście, a mianowicie sprawdzimy, co kryje się w tajnym pokoju Królowej Bounselli. Tak jest, ona nazywa się Królowa Bounsellia, nie Królowa Bounsellina, tylko Bounsellia. I możemy wylecieć z naszego ciała i polatać, ponieważ dzisiaj hakujemy wszystko i odkrywamy wszystkie możliwe sekrety. Tak więc widzowie, pierwsze co musimy zrobić to oczywiście podstawową rzecz, czyli zebrać dwie baterie do naszego dronika. Znajdujemy się właśnie w stołówce, w miejscu, w którym dzieci rozrzuciły kredki. Prawdopodobnie były to dzieci rodzica, który ich szuka, a my chcemy sprawdzić coś bardzo ciekawego. Mianowicie, tutaj wrzuca się te kredki, prawda? One tam spadają i wszyscy jesteśmy ciekawi, co się tam kryje. Na szczęście możemy użyć haków i wylecieć i zobaczyć, czy tam jest jakiś wielki śmietnik, czy po prostu one sobie spadają w pustą, nieskończoną otchłań. Spróbujmy może zrespić tutaj lawę i zobaczyć, co się tutaj kryje, ponieważ lawa daje bardzo dużo światła i jak widzicie, kredki, które dokładnie wrzucamy w tym miejscu, one spadają i spadają tutaj. Nie ma tutaj nic kompletnie, żadnego ukrytego pomieszczenia ani śmietnika, one po prostu wpadają w pustą otchłań. Ciekawe jest to, że za mapą możemy zobaczyć na przykład właśnie jedną kredkę i kartę oraz jakąś taką dziwną kulkę. Nie mam pojęcia, do czego ona jest potrzebna ani jakim cudem się tutaj znalazła. Właśnie, tu jest jeszcze ten robot. Co jest? Ten robot sprzątający, którego używamy, który skanuje wszystko. I tu jest jeszcze jeden? Ciekawe. Kolejnym interesującym miejscem są te drzwi, a mianowicie tutaj wracamy z Banboliną i już widzimy nawet tam, że jest sekretna kaseta, którą sobie zbierzemy. Oczywiście nie będę tutaj próbował hakować, bo kto wie, może gra się zepsuje i zostanę przeniesiony na sam koniec, czego oczywiście bym nie chciał, ale póki co jest jeszcze jedno miejsce, mianowicie tutaj, jak sami możecie zobaczyć, wychodzi Nabnab i się na nas patrzy. Czy on tutaj już jest? Czy czeka na nas? Panie Nabnab, gdzie ty jesteś? Szukamy Nabnaba. Może gdzieś tutaj za mapą się ukrywa, ale z tego co widzę, to chyba jeszcze nie. Wrzuciłem wszystkie kredki dokładnie w to miejsce i teraz możemy nacisnąć guzik. Gdzieś tam prawdopodobnie powinien pojawić się Nabnab. My tymczasem możemy wylecieć z naszego ciała i zobaczyć z bliska, jak ten oto tutaj robot albo dziwna żarówka skanuje wszystko i sprawdza, czy posprzątaliśmy. Podobno jest jumpscare, jeżeli nie posprzątamy dobrze. I jeżeli chcecie, żebym nagrał taki odcinek, gdzie sprawdzam wszystkie mity w Garden of Banban, to oczywiście dajcie znać właśnie, gdzie to poleciało i znikło. Bo jestem ciekaw, czy chcielibyście, abym obalił jakieś mity. Napiszcie w komentarzu także wasze propozycje mitów i chyba zalałem to miejsce lawą, co może się bardzo źle dla nas skończyć. Wracamy do naszego ciała i tak jest, przemieszczamy się teraz po lawie. Właśnie zebrałem kartę i patrzcie na to, poziom lawy cały czas się podnosi, a na nas patrzy tutaj oczywiście Nabnab. Zobaczcie, on sobie tutaj po prostu wisi nad przepaścią. Dobrze, że rozlałem tutaj tę lawę. Co tu się w ogóle dzieje? Całą stołówkę zalałem lawą. Nie tak miało być, ale niemniej jednak Nabnab tutaj na nas patrzy. Czy Nabnab został zjedzony przez Nabnalinę? Jestem ciekaw, bo będziemy musieli to zobaczyć i zobaczymy to oczywiście latając. Tymczasem możemy wrócić do mojego ciała i chyba zepsułem totalnie grę. Ja tą grę zepsułem. Co tu się dzieje? Czemu ta lawa ciągle się podnosi? Nabnab? Cześć kolego, siemanko. No i zniknął, oczywiście musiał zniknąć, jakby, jakżeby inaczej. Ewidentnie to miejsce musimy opuścić i to jak najszybciej. Teraz się udamy oczywiście do Aquatic Sector, gdzie będzie potężny oczywiście Stinger Flynn. Tak więc naciśnijmy guzik i polećmy tam. Właśnie znajdujemy się w sektorze, gdzie za chwilę pójdziemy do Stinger Flynna i pokażę wam coś ciekawego. Ale zanim to zrobimy, patrzcie na to, tutaj mamy ukryte drzwi, więc sprawdźmy, co się za nimi kryje. I no niestety, tutaj nie ma żadnego sekretu, ale polećmy sobie w dół i zrespmy lawy, bo pewnie zastanawiacie się, co kryje się w
tej mrocznej otchłani. Tak więc jestem ciekaw. Oczywiście możemy sobie także podkręcić maksymalnie światło. Pound lava, okej, zadziałało, zadziałało. Czyli mamy opcję niszczenia też lawy. I jak widzicie, mroczna, niekończąca się otchłań jest naprawdę głęboka i lepiej tam nie zaglądać. A to co tutaj widzimy, to są oczywiście kolejne poziomy gry, do których za chwilę przejdziemy. Tutaj na stole mamy na przykład notatkę. Jeżeli ją podniesiemy, to mamy do zeskanowania kod QR, który nie wiedziałem na początku do czego służy, ale wszystko mi napisaliście w komentarzach. Po zeskanowaniu kodu QR możemy zobaczyć obrazki postaci i ja nie wiedziałem o co chodzi, natomiast jeżeli przesuniemy w sam róg, to możemy zobaczyć, że jest tutaj ukryta cyfra 2 i prank room, do którego dzisiaj się udamy, właśnie tych cyfr potrzebuje. Żeby rozwiązać kod, musimy znaleźć wszystkie kody QR i zdobyć sekretne nagranie. Ale zanim tam pójdziemy, jestem ciekaw, co się stanie i co znajduje się w oczywiście pokoju Nabnaliny i Nabnaba, bo teraz nie możemy tutaj wejść, jakby mamy zakaz, ale jestem ciekaw, czy Nabnab cały czas tam siedzi. Wylatujemy z naszego ciała i wlatujemy w te mroczne pomieszczenie. Jestem ciekaw, czy mogę tutaj zrespić jakieś światło? Może światło nie udało mi się zrespić, ale patrzcie na to, lawa zawsze daje najwięcej światła. To jest najlepsza rzecz, jaką tutaj oczywiście skakowałem. I kto tutaj jest? Proszę bardzo. Nabnab sobie siedzi, patrzy i cały czas tutaj czeka w tym jakby dziwnym, pustym pomieszczeniu. Nie wiem, jakby rozumiem, że pająki lubią ciemność, ale nie przesadzajmy. Tutaj jest kompletna pustka, nie ma tutaj kompletnie nic. A ten słodziak sobie po prostu tutaj siedzi i patrzy w moim kierunku, co jest troszeczkę dziwne. Niemniej jednak nadszedł czas, aby udać się oczywiście do Stinger Flynna. W tym pokoju oczywiście znajduje się przeogromny Stinger Flynn. Wleźmy z naszego ciała i zobaczmy, jak on wygląda z bliska. To jest jego oko. A w środku oczywiście to, nad czym się zastanawialiśmy przechodząc grę, co to jest, co tutaj wystaje, co jakby twórcy już naprawili, to po prostu było jego oko, które sobie tutaj wystawało i ono patrzy teraz w drugą stronę, mimo iż jest zamknięte. Ciekawe. Ciekawe też jest to, co znajduje się w tym pokoju. Dokładnie tak. Tam coś jest ukrytego i aby otworzyć te drzwi, oczywiście nie będziemy używać hakowania, bo chcę wam pokazać, jak to zrobić w legalny i normalny sposób. A mianowicie, aby otworzyć te drzwi, musimy przejść do samego końca gry, więc oglądajcie odcinek do końca, bo na końcu otworzymy te drzwi i dowiemy się, jaki sekret się za nimi skrywa. A tymczasem wielki, przerażający Stinger Flynn się obudził, a my możemy wylecieć z naszego ciała i oczywiście go przywitać, że tak powiem, szturchańcem w oko. I bodajże to jest moment, w którym przeniesiemy się do jego snu i tam też będzie można użyć hakowania, więc to będzie naprawdę ciekawe. Póki co niech sobie pogada, a my oczywiście sobie polatamy i popatrzymy na niego z każdej perspektywy. Jestem ciekaw, jaką postać byście chcieli zobaczyć tutaj podczas hakowania Garten of Banban 3 i zamieniania na inne postacie. Dajcie znać oczywiście w komentarzu. No i jesteśmy na plaży, patrzcie na to. Tutaj dosłownie jest wszystko. To wygląda przerażająco. Mamy Zolfiusa, mamy oczywiście Stinger Flynna i tutaj znajduje się kolejny ciekawy sekret, który chciałbym wam pokazać. Otóż samochód Stinger Flynna ma w sobie sekret i jak zobaczycie tutaj i przyjrzycie się, a w sumie to możemy zrobić za pomocą latania, bo będzie nam zdecydowanie łatwiej. Samochód Stinger Flynna nazywa się Stinger Mobile. Taka śmieszna nazwa, ciekawostka. No i oczywiście jest Zolfius, do którego sobie polecimy podczas latania. Tak więc tak wygląda wyspa z lotu ptaka. Jedna palemka, wszędzie po prostu pustka. Czyli Stinger Flynn ma dość ciekawe sny i dość ciekawe wizje, a Zolfius jest 10 albo 20 razy większy niż normalnie, jakby gdy go spotykamy oczywiście w chapterze drugim. Natomiast to, co mnie najbardziej ciekawi, to czy jego odnóże sięga głęboko, czy też jakby gdzieś się kończy. Ojojo, jeżeli macie talasofobię, to nie oglądajcie tego filmiku, bo to może was lekko przerazić. Jakie to jest głębokie. Dobra, czy on sięga aż do samego dna? Dobra, lecimy na sam dół. Uwaga, uwaga, na sam dół jego odnóża. Dalej lecę w dół, zobaczcie, popatrzę na górę i patrzcie na to. Już nawet nie widać, gdzie jest początek, a gdzie koniec. To jest po prostu przerażające. A im głębiej polecimy, tym jego odnóże staje się coraz większe? To jest dziwne, to jest bardzo, ale to bardzo dziwne. I to jeszcze nie koniec. Wróćmy może na wyspę, bo wydaje mi się, że tutaj jest dość bezpiecznie niż patrzeć po prostu na odnóże Zolfiusa, które, no, jest przerażające. O nie, Banban! I to ten przerażający. Dobra, czy mogę wylecieć? Nie da się. W tym momencie nie możemy użyć hakowania. Banban jest zbyt potężny, abyśmy mogli wylecieć z naszego ciała i go po prostu tutaj powstrzymać. Nie możemy nawet, nic nie możemy zrobić. Możemy jedynie co możemy zrobić, to spauzować grę, chociaż chyba nawet to nie zadziałało. Jeszcze
jedną z ciekawych rzeczy, które możemy zrobić, albo możemy spróbować zrobić, to zniszczmy Stinger Flynnowi jego autko. Uwaga, uwaga, czas na hakowanie, destroy. Nie ma autka, Stinger Flynn, przykro mi bardzo. Ciebie też skasujemy, bo jesteś złą postacią. Tak więc uwaga, Stinger Flynn znika. Nie ma... co stało jego oku? Co jest grane? Jego oko zostało, jakim cudem? Nie, ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę, ja po prostu mogę wszystko kasować. Spróbujmy skasować to drzewo. Czy to też zadziała na drzewo? Uwaga, sprawdzamy. Destroy. Usunąłem drzewo. Wow, wow. Stinger Flynn, jakoś twoje oko zostało. Też musi zostać skasowane. Uwaga, pyk, nie ma oka. Nie ma oka, nie ma Stinger Flynna, nie ma niczego. Ale został jeszcze on. Potężny Zolfius. Dobra, czy uda mi się ciebie skasować? Uwaga, nie da się. Zolfius jest na tyle potężny, że się nie da go żadnym hakowaniem skasować. Chociaż kto wie, spróbujmy. Da się go skasować. Moje hakowanie nigdy mnie jeszcze nie zawiodło. Jesteśmy aktualnie Stinger Flynnem i ta gierka jest totalnie beznadziejna, dlatego sobie wszystko tutaj usuniemy, zaczynając chociażby od tej armaty, która totalnie nie jest mi potrzebna, tak samo jak ta armata, też ją możemy wywalić i ta armata też mi nie jest potrzebna, więc czemu by nie? Usuńmy je po prostu wszystkie i mam nadzieję, że to zadziała i dzięki temu będziemy w stanie oczywiście skipnąć sobie tą gierkę. Te drzwi, jasne, że usuniemy, ponieważ po przejściu tej gry dopiero wtedy się te drzwi otworzą, my sobie je otworzymy już teraz, tak więc uwaga, czy uda się skipnąć cały segment używając haków? Uwaga, sprawdźmy to, aby to zadziałało. Jeżeli zepsuję grę, to nie wiem co będzie. To chyba będziemy musieli znowu wczytać i będę musiał to przejść. To jest to miejsce. Dobra, wylećmy z naszego ciała i jest Slow Celine, która... O, cały czas nas obserwuje. Cześć. To troszeczkę dziwne, w jaki sposób na mnie patrzysz. Niemniej jednak hakowanie zadziałało. Możemy wylecieć z naszego ciała i możemy tutaj robić, co nam się podoba. Tak więc zacznijmy oczywiście od tego, że zniszczymy te drzwi i zobaczmy, czy się odpali segment ze Slow Celine. Siemka. Hej. Slow Celine. Działa, działa. Nie jesteś jednym z nich. Wszystko zadziałało. Dobra, czy ja mogę stąd się jakoś ewakuować? Dobra, zróbmy to. Zróbmy tak. Set teleport. O nie, ona jest za szybka. Nie zdążyłem się teleportować, najgorzej. Natomiast ta misja jest jedną z naszych ulubionych, ponieważ jest to misja szeryfa Toadstera, żabki, która w chapterze 4 będzie właśnie głównym antagonistą i to z nim będziemy walczyć. I tutaj znajduje się pierwsza kaseta, jako już dzisiaj odkrywamy wszystkie sekrety, to muszę wam to pokazać, bo chyba nie wszyscy widzieli, ponieważ mój let's play z Garten of Banban 3 był zbyt długi. Tak więc uwaga, tu jest sekretny przycisk, dla tych co nie wiedzą, naciskacie ten przycisk i tutaj otwierają się te platformy. Formy. Teraz trzeba się wykazać troszeczkę parkurem, wskoczyć tutaj i tutaj czeka na nas oczywiście sekretna kaseta, którą za chwilę sobie odtworzymy. Ale zanim odtworzymy kasetę, spróbujmy skipnąć sobie cały ten oto tutaj segment z żabką, która każe nam skakać. Oczywiście mam tutaj też kolejny sekret, czyli kapelusz, którego nie będę już zbierał, ponieważ już go zrobiłem, ale co możemy zrobić? Możemy wejść tutaj i możemy oczywiście zniszczyć te drzwi. Oczywiście najważniejsze, wsadźmy za kraty kryminalistów, więc widzowie, zostawiajcie w tym czasie łapki w górę, ponieważ udało nam się złapać przestępców. A teraz, te drzwi chyba powinny się otworzyć, nie, 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 jak przejdziemy grę z żabką, to dopiero one się otworzą, więc teraz oczywiście możemy zrobić tyk i usunąć je, tak po prostu, bo nie będziemy tutaj czekać i nie będziemy skakać jak żabka dzisiaj robimy wszystkie sekrety. Dobra, niestety musiałem przejść gierkę, gra mnie zmusiła do skakania jak żabka i dopiero otworzyły się te drzwi, niestety tak musieliśmy zrobić, nie było innej opcji. Teraz oczywiście musimy się udać do sektora medycznego, ale to co widzicie tutaj, tak jest, lawa się podnosi, ponieważ my chcemy zobaczyć po raz kolejny Nabnaba, który sobie czeka w tym pomieszczeniu. I teraz, jak już tylko wejdziemy tutaj, to on od razu się na nas rzuci. Uwaga, uwaga. I siema Nabnab, idzie, dobra, ucieczka. Ajdź, nie da się przed nim uciec, nie ma na to sposobu. Teraz, skoro zdobyliśmy już kasetę, czas ją otworzyć. I pamiętajcie, że jak znajdziecie kasetę, musicie wrócić na początek i ją otworzyć, żeby o tym nie zapominać. A tymczasem na kasecie widzimy żabkę, która sobie tutaj bodajże skacze. Tak jest, i to jest dawca dla szeryfa Toadstera. Czyli szeryf Toadster powstał tak naprawdę z żabki. Oczywiście kaset będzie więcej, a na samym końcu pokażę wam sekretną kasetę, której nie zobaczycie nigdzie indziej. Więc oglądajcie odcinek do samego końca. Znajdujemy się właśnie w sektorze medycznym i dokładnie tutaj za tymi drzwiami, patrzcie co jest. To jest ten nasz sekretny pokój, do którego dostaniemy się w legitny sposób. Ale już teraz możemy sobie zobaczyć, co tam się ukrywa. Uwaga, uwaga, nagranie i notatka. Oj tak, tu się dostaniemy. Ale najpierw musimy zdobyć zieloną kartę i chcę wam pokazać, jak ją zdobyć w legitny sposób. Ale oczywiście zanim zdobędziemy zieloną kartę, musimy sprawdzić, co kryje się za tymi wszystkimi drzwiami.
drzwiami. No zobaczcie, ile tego tu jest. Te drzwi skrywają mroczną pustkę. Tymczasem kolejne sekretne drzwi, uwaga, uwaga, skrywają mroczną pustkę, więc obstawiam, że za kolejnymi będzie dokładnie to samo, ale na wszelki wypadek zrespmy sobie lawę i jak widzicie, tak jest. Tutaj po prostu w tym pomieszczeniu nic ciekawego nie znajdziemy, nie ma tutaj żadnego sekretu, ale byłoby fajnie, gdyby któreś z tych drzwi skrywały coś ciekawego. I tutaj mamy zabarykadowane drzwi. Trzeba je koniecznie sprawdzić. Co kryje się za barykadowanymi drzwiami? Czy w sektorze medycznym ukrywają jakieś kolejne pomieszczenia, w których były przeprowadzane eksperymenty przy użyciu dżiowanium? Musimy to sprawdzić. Uwaga, wylatuje z mojego ciała i za tymi drzwiami również nic nie ma! Ale za to tutaj skrywa się, uwaga, uwaga, siemanko, Nabnalina. Znów się tutaj widzimy. Będziemy musieli przeprowadzić na tobie operację po raz drugi, tak więc połóż się wygodnie. Tym razem spróbujemy użyć hakowania i zobaczmy, czy w ogóle da się cały ten segment skipnąć. Widzowie, tak sobie myślę, skoro Nabnalina robi nam jumpscare'a, jeżeli przeprowadzimy źle operację, to co się stanie, jak ją po prostu skasujemy? W sensie, spróbujmy ją skasować. Czy jest to w ogóle możliwe? Czy da się ciebie skasować, Nabnalina? Uwaga, destroy. Czy da się ciebie skasować? Czy ty jesteś w ogóle kasowalna? Oj! Skasowałem ścianę zamiast jej... Ojojoj, ojojoj, chyba nie zrobiłem tutaj nic dobrego. Czy to jest jakiś sekretny korytarz za tym miejscem? Co tu się dzieje? Ja po prostu rozwalam ściany. Po prostu wszystkie ściany możemy sobie po prostu tak o rozwalić. Ale idąc tym tokiem myślenia, jeżeli nie ożywimy Nabnaliny, to w teorii Nabnap nie będzie miał partnerki, więc jakby misji nie będzie się dało wykonać, więc co zrobimy? Oczywiście zniszczymy te drzwi i weźmiemy kasetę z nagraniem, która jest nam potrzebna. Ależ ty szybka! Patrzcie na to, jak szybko ożyła. W momencie, co nie? Na momencie po prostu. Nawet nie musieliśmy wykonywać misji. Udało się, jest tutaj. Siemanko patrzy na nas. Tak więc siema, co tam u ciebie? No i oczywiście zniknęła, a my skipnęliśmy cały segment używając haków. Tymczasem Banban życzy nam powodzenia w misji, tylko jakby my już ją zhakowaliśmy i nie musimy jej przechodzić. Właśnie znajdujemy się w sektorze wodnym i to tutaj dowiemy się, co tak naprawdę stało się z Nabnabem, gdzie na początku jak grałem tutaj, to myślałem, że Nabnab został po prostu zjedzony. Ale być może stało się z nim coś zupełnie innego. To oczywiście sobie za chwilę zobaczymy. Musimy tylko odtworzyć audio. Pyk, proszę bardzo. Drzwi się zamykają, a my wylatujemy z naszego ciała i gdzieś tutaj prawdopodobnie powinny być nasze kochane pajączki, które, że tak powiem, o, idzie, proszę bardzo, Nabnalina przyszła, siema, możemy sobie ją poobserwować teraz bardzo dokładnie. A ciekawe, co się stanie, jak zniszczę te drzwi na szybkości i wyjdę. Cześć, czy jesteście przyjazne pajączki? Powiedzcie mi, hello, cześć. Są przyjazne, patrzcie na to. Robią taniec, ale dobra. Póki co wylećmy z naszego ciała, bo jestem ciekaw, czy faktycznie Nabnab zostanie zjedzony przez Nabnalinę. Tak więc uwaga, jesteśmy tutaj, uwaga, uwaga. No chodźcie, chodźcie, tutaj, tutaj. I teraz powinny zacząć dziać się dziwne rzeczy, które sobie oczywiście sprawdzimy. I uwaga, uwaga, czy Nabnab zostanie zjedzony? I uwaga, uwaga. Co? Trzymają się za rączki i Nabnab zniknął. Okej, okay. A Nabnalina co robi? Czy ona sobie po prostu tutaj... O, ona teraz wraca i schowa się tutaj, bo oczywiście był ryk Jumbo Josha, no wiadomo. Tak więc ona się chowa tutaj, a my wracamy do naszego ciała i prawdopodobnie tak jest, te drzwi się zamykają. Ale co się stanie, jeżeli ja teraz te drzwi zniszczę i wejdę tutaj? Czy dostanę jumpscare'a? To jest dopiero ciekawe. Hej, Nabnalina! Hello! Oj, 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 ucieczka, ucieczka, ucieczka. Ale chwila, nic nie goni. Dobra, ciekawe, bardzo ciekawe. Wylećmy z naszego ciała i spróbujmy tutaj zrespić lawę. Jestem ciekaw, czy tutaj w tym pokoju... Czy ja tutaj, czy ja coś widziałem tutaj? Chwila, chwila. Czy ja coś tutaj widziałem, jakiegoś Nabnaba? Nie, niemożliwe. Niemniej jednak, co się kryje tutaj, bo poziom lawy drastycznie się podnosi i w tym pomieszczeniu możemy zobaczyć kogo? Czy to jest Nabnab? Nie, niemożliwe. To jest Nabnalina. Jest tutaj zamiast Nabnaba, bo Nabnab został porwany przez Jumbo Josha. Czyli tak naprawdę to, co myśleliśmy, że Nabnalina zjadła Nabnaba, myliliśmy się. Nabnalina nie zjada swoich partnerów, po prostu Nabnab został porwany przez Jumbo Josha. Ona sobie teraz tutaj siedzi w tym pokoju i patrzy na powrót swojego partnera. Teraz niestety już znamy prawdę. Nabnab nie został zjedzony przez Nabnalinę. I teraz prawdopodobnie w tym miejscu pojawi się Stinger Flynn, który znowu nas zahipnotyzuje i uśpi. I z tego co widzę, to możemy wylecieć z naszego ciała i oczywiście możemy zrespić lawę i go utopić. Gin, Stinger Flynnie, raz na zawsze zgin.
Co jest grane? Jego to nawet nie rusza. Jego to nawet nie rusza. Zobaczcie, on nawet na to nie reaguje. Mimo iż jest jakby postacią, która bardzo lubi wodę, to lawa, jak widzicie, też mu nie przeszkadza. A my tymczasem prawdopodobnie pójdziemy do spania i zobaczymy kolejny sen Stinger Flynna. A kolejny sen to oczywiście autko, które nas bardzo ciekawi, ponieważ znajduje się tutaj kilka sekretów. Proszę, oby zadziałało hakowanie. Jest! Wylecieliśmy z naszego ciała. Co jest grane? Oczywiście pierwszym sekretem jest to, że Nabnab goni samochód. To już widzieliśmy oczywiście w moim gameplayu, ale niemniej jednak dla tych osób, które nie widziały, chciałbym to pokazać. I czemu Stinger Flynn jest takim beznadziejnym kierowcą? W jaki sposób on jedzie? Oczywiście tam krzyczy o Pilabird, a my tymczasem musimy polecieć w górę jak najbardziej. Wow, to jest przeogromna pustynia i oni sobie jadą w kółko? Zobaczcie na to, oni po prostu jadą w kółko. Tak jest. Okej, ciekawe. Jestem ciekaw, jak wyglądał sam moment wypadku, gdzie tutaj nasze postacie uderzyły w kaktus, więc jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, tak więc polećmy sobie. Oczywiście Stinger, tutaj swoje autko, Stinger Mobil, piękny. Muzyka gra, tak jest. Sama muzyka też jest ciekawostką, ponieważ muzyka jest stworzona przez zagraniczny kanał YouTube, który tworzy właśnie piosenki o grach, takich jak chociażby Garten of Banban, i dla nich specjalnie stworzyli ten utwór, więc nie ma tutaj żadnych praw autorskich, więc nie musimy się o to martwić. Niemniej jednak jestem ciekaw, gdzie jest ten kaktus, który gdzieś tutaj powinien się ukrywać. Może pod spodem? Jest! Patrzcie na to, jest i kaktus. Siema, panie kaktusie. Tak to właśnie wygląda. Kaktus czeka sobie pod ziemią, aż nasi bohaterowie podjadą tutaj, po prostu pewnie się wyłoni. Chociaż on jest jakby w niezbyt dobrym... Nie jest w idealnym miejscu. Dobra, zobaczmy, gdzie jest autko. Może on się pojawi gdzieś wcześniej. Ja bym chciał zobaczyć ten moment, bo to jest bardzo ciekawy moment, kiedy nasi bohaterowie po prostu w niego uderzą i tak, on wyłonił się nie wiadomo skąd, po prostu. Od razu po zakończonym śnie trafiamy tutaj i patrzcie na to, to jest jedna z najbardziej ciekawych rzeczy, które chcę wam pokazać, a mianowicie ta maska, która zniknęła, jestem ciekaw, do kogo należy, więc teraz możemy sobie tutaj polecieć i zobaczyć, że ona się gdzieś tutaj ciągnie, tak więc spróbujmy zrespić światło. Chyba mam tutaj w moich hakach taką opcję jak respienie światła. Spawn light i uwaga, spawn light oczywiście nie działa. Na szczęście my mamy tutaj coś o wiele lepszego niż światło. A mianowicie, wystarczy tylko, że pójdziemy tutaj i zespełnimy sobie lawę, która podniesie się kilka poziomów i będziemy w stanie zobaczyć, co to jest za postać. Okej, jesteśmy i uwaga, uwaga, ta macka ciągnie się aż tutaj przez tekstury, co jest grane. Wow! Okej, to jest jego ogon tej dziwnej postaci z końca. Oczywiście znamy jego imię, to jest Tamataki i Chamataki, więc ciekawa postać, połączenie kameleona oraz żółwia. I to jest jego ogon, który możemy zobaczyć w tej scenie, gdzie gramy jako Stinger Flynn. Tak więc oczywiście możemy teraz zniszczyć lawę i podejść tutaj bliżej. I on prawdopodobnie gdzieś tutaj w którymś momencie powinien zniknąć, o ile się nie mylę. Tak więc podejdźmy sobie blisko i zobaczmy. Ta macka powinna się dokładnie tak cofnąć. I ciekawe, czy on gdzieś tutaj się ukrywa? No niestety, razem ze zniknięciem macki, a dokładnie mówiąc jego ogona, cała postać gdzieś wyparowała i już jej nigdy nie zobaczymy, nie licząc samego końca gry. O nie, to miejsce! Właśnie tutaj będziemy musieli sprawdzić kilka rzeczy. Pierwsze co, to oczywiście próbujemy wylecieć z ciała, ale widzicie, gra się strasznie gliczuje i na razie nie możemy tego zrobić, ale jak już wszystko się oczywiście wczyta, to wtedy wylecimy z naszego ciała i spróbujemy tutaj oczywiście wszystko zhakować. O nie, szybko schowajmy się. Nie, 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 my wylatujemy z naszego ciała, aby zobaczyć Jumbo Josha. Oczywiście musimy zrespić lawę i teraz z tej perspektywy jesteśmy w stanie go zobaczyć. Tak więc Jumbo Josh, gdzie ty się ukrywasz? Skąd ty się wyłonisz? On po prostu wychodzi z lawy? Okej, chyba się nie udało. Zobaczmy, jak będzie wyglądał jumpscare. Co jest? Otworzył to z tej strony. Ale to by dziwnie to wyglądało z tej perspektywy, powiem wam szczerze. Jako iż musimy przejść przez wszystkie trzy pokoje, jestem ciekaw, czy stanie, jeżeli zniszczymy drzwi do tego pokoju i czy Jumbo Josh się zorientuje. O, my tu nie możemy wejść, ponieważ przeszkadzają nam zielone klocki. Spróbujmy je po prostu tutaj usunąć. Tak więc zróbmy sobie ciekawe przejście. Tak więc destroy. Bierzemy oczywiście, rozwalamy tutaj każdy klocek i będziemy w stanie się prawdopodobnie tutaj jakoś przecisnąć, tylko czy zdążymy? To jest dobre pytanie, więc będziemy musieli tutaj bardzo szybko działać. Pyk i destroy, uwaga. Jest, przecisnąłem się. Ciekawe, czy Jumbo Josh mi teraz on mnie zauważy, ale dobra, dobra. Na razie go nie ma, więc tak, musimy się dostać tutaj, bo tutaj dostaniemy zieloną kartę i zielona karta jest bardzo ważna i jest nam bardzo potrzebna do wykonania kolejnego sekretu. Tak więc weźmy zieloną kartę i zakończmy trening, na to wychodzi, po prostu.
Zadziałało! Widzisz, Bambolina? Po co ta cała matematyka? Teraz już mamy wszystko pięknie tutaj obcykane i otworzyły się drzwi. I tutaj będzie od razu kolejny sekret, ponieważ Bambolina będzie szła i będzie na końcu kaseta. Więc też zbierzemy sobie od razu kasetę, a w międzyczasie sprawdźmy, co kryje się za tymi pomieszczeniami. Co kryje się w sekretnym pomieszczeniu królowej Bounceli. I uwaga, uwaga, czy ona tam jest? Czy czeka na nas? Sprawdźmy. I nie ma nic, ale możemy oczywiście zrespić lawę, aby zobaczyć, że tutaj w jej pokoju kryje się dokładnie tak, ten dziwny, że tak powiem, o, to jest maszyna i to jest połączenie z tym pokojem, który widzieliśmy na samym początku. Okej, teraz już wszystko rozumiem, tylko oczywiście musimy pójść za Bamboliną i w pokoju Bamboliny też nic nie ma, to są po prostu zwykłe drzwi. Bambolina, poczekaj, już cię gonię, musimy teraz przyspieszyć, ponieważ tutaj znajduje się na samym końcu kolejna kaseta, którą sobie sprawdzimy i oczywiście mamy zieloną kartę, więc będziemy w stanie się dostać do pokoju żartów i tam rozwiążemy największy sekret tej gry, czyli oczywiście prank room. Dobra, mamy kasetę, tak więc pięknie. Idziemy sobie teraz tutaj i jesteśmy na samym początku, pięknie. Bambolina powinna teraz pójść i też w ogóle jest kolejny sekret z Bamboliną, bo nie wiem, czy wiecie, jeżeli byście podeszli tutaj bardzo szybko, co mi się niestety nie udało, to Bambolina powie do nas kilka słów, że musi iść na górę i że czekają na nie dzieci, żebym się nie spóźnił na kolejne lekcje. To jest też sekret, ponieważ jest to sekretny dialog Bamboliny, a nam się udało to zrobić za pierwszym razem i to jeszcze na przechodzeniu gry, tak więc jeżeli nie widzieliście, to koniecznie sprawdźcie sobie ten odcinek. A tymczasem kaseta sekretna numer 2. Uwaga, uwaga, ona skrywa tutaj prawdopodobnie albo rodzica, albo dziecko. Jest kilka teorii na ten temat. Podobno jest to dziecko, jest to córka głównego bohatera bądź też bohaterki, a tutaj siedzi sobie Captain Fiddles. Taka ciekawostka. Tak więc dajcie znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. To jest matka z kapitanem Fiddlesem, czy może to jest dziecko? Bo mi się wydaje, że to jest jednak dziecko, które zaginęło i po prostu bawiło się na tym placu zabaw. I jeszcze, jeżeli chodzi o tę kasetę i ten sekret, to też ciekawostką jest to, że tutaj po raz pierwszy widzimy prawdziwego człowieka w grze. Jak do tej pory ani razu nie widzieliśmy, żeby tutaj był prawdziwy człowiek. Wszędzie były tylko te dziwne potwory i te dziwne mutanty, natomiast człowieka nie widzieliśmy ani razu. Nie licząc oczywiście naszej głównej postaci. No i jesteśmy w sektorze medycznym, w miejscu, w którym odkryjemy największy sekret tej gry, czyli zielone drzwi Prank Room. Ja już wiem oczywiście, jaki jest kod, ponieważ zeskanowałem wszystkie kody QR i wiem, jak się tutaj dostać. Tak więc otwieramy to przerażające miejsce i w końcu dowiemy się, co się tutaj kryje. Oczywiście na początku zbierzmy sobie kapelusz, a teraz trzeba wpisać kodzik w odpowiedniej kolejności. A kodzik to oczywiście zaczynamy od nabnaba, później dajemy sobie żółtą slow saline, następnie banbana, potem szeryfa toadstera, później zielonego jumbo josha i na końcu bambolinę. W życiu bym nie zgadł, ja siedziałem tutaj chyba z pół godziny i próbowałem odgadnąć ten kod, ale widzowie, to się w życiu by nie udało na odcinku, tak więc oczywiście ostatnia to bambolina i zadziałało. Sekretne drzwi się teraz przed nami otworzą i dowiemy się, co kryje się na tym nagraniu. Tak więc bierzemy i oczywiście mamy notatkę, którą bardzo szybko sobie przetłumaczyłem, a mówi ona tak: zacząłem robić własne badania na boku dotyczące naszej decyzji. Naprawdę powinniśmy to lepiej przemyśleć. Nie myśleliśmy o długoterminowych konsekwencjach. Jesteśmy bardzo samolubni. Nigdy nie miał być normalny, a zakładając, że uda nam się go wyciągnąć z jego rozmiarem z tego miejsca, co by stało się dalej? Do jakiego domu by pasował? Jaka szkoła by go przyjęła? Jaki rząd pozwoliłby nam utrzymywać tę obrzydliwość? Pozwól, że odpowiem ci. Nikt, żadne. Nawet nie wiedzieliśmy, do czego jest zdolny, kiedy jest przestraszony lub zły. Nie chcę sobie wyobrazić konsekwencji. Nie wspominając o tym, jak niebezpieczne jest trzymanie go w pobliżu tych innych potworów. Bawi się nimi jak zabawkami. Rzucanie nimi i dowodzenie nimi i wszystko. Czasami życie odmawia ci pięknych prezentów i powinniśmy to zaakceptować. Ale postępujmy tutaj właściwie i jestem dumny z nas obojga. Jak zawsze tłumaczenie jest lekko łamane, ale ja już wiem, o jaką postać chodzi. Nie chodzi tutaj o Stinger Flynna, chodzi tutaj o prawdopodobnie Zolfiusa, który swoją drogą jest ogromnych rozmiarów. Pozostaje nam tylko sprawdzić, co kryje się na sekretnym nagraniu, więc idziemy teraz do głównej strefy i sprawdzimy, co tam się może ukrywać, jaką sekretną wiadomość otrzymamy. A jedynym miejscem, aby sprawdzić to sekretne nagranie, jest strefa wodna, w której właśnie się znajdujemy. Tam prawdopodobnie siedzi gdzieś sobie Stinger Flynn albo sobie już poszedł. Niemniej jednak, musimy odtworzyć ten dźwięk i uwaga, uwaga, zobaczmy, co to będzie. Widzowie, zostawcie w tym momencie łapkę w górę, bo słyszymy to po raz pierwszy i nic się nie dzieje. Coś słyszałem? Co to jest? Coś zostało wezwane. To był jakiś dziwny dźwięk, który ledwo co był słyszalny. Patrzcie na to, co ja tutaj zobaczyłem. On przyszedł. Co jest grane? Czyli ten dźwięk wezwał Zolfiusa, który mówi: przepraszam? Co jest grane? Wow,
Okej, to jest chyba najbardziej przerażająca część tej gry, która jest bardzo nieoczekiwana. Na szczęście możemy wylecieć z naszego ciała, przyjrzeć mu się z bliska. I czy to on za tym wszystkim stoi? Tego jestem najbardziej ciekaw. Jestem ciekaw, jak głęboko sięga jego ogon. Zrespmy lawę. Możemy teraz go zobaczyć troszeczkę w, że tak powiem, innych barwach. Jak sami możecie zobaczyć, już nie jest taki przerażający i szary. Niemniej jednak jestem ciekaw, dokąd sięga jego ogon i... Okej, w tym przypadku jego ogon nie jest jakoś specjalnie długi. I jak widzicie, lawy się Zolfius tutaj, nasz kochany, nie boi. Na razie Zolfius, papa. Mam nadzieję, że nie zostaniesz tutaj na długo. Chociaż jak ja to widzę, to mam po prostu dreszcze. Nie mam pojęcia, czy was to przeraża. Niemniej jednak, ja czuję lekki dyskomfort, gdy widzę tego tutaj wielkiego Zolfiusa. Patrzcie na to, Zolfius zniknął. W sensie jakby, tak, dosłownie, on po prostu zniknął, zanurzył się w lawie i zniknął. Ale to nie koniec sekretów, teraz tak naprawdę przed nami najlepsze, ponieważ tutaj jest jeszcze kilka rzeczy, które musimy obowiązkowo sobie sprawdzić. A mianowicie, wylećmy z naszego ciała i zobaczmy, co się tutaj znajduje. Jest tutaj ten dziwny magnetofon i jestem ciekaw, czy jak się teleportuje do tego pomieszczenia, to będziemy w stanie coś zrobić. Sprawdźmy te drzwi, za tymi drzwiami oczywiście nic nie ma, ale możemy zrespić lawę, aby rozświetlić to miejsce i przekonać się, czy coś tutaj się ukrywa może za teksturami, bo kto wie, w takim miejscu różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale chyba tutaj z tego co widzę żadnych takich większych sekretów nie ma. Niemniej jednak, teleportujmy się do tego pomieszczenia. Czy możemy odtworzyć ten magnetofon? Zobaczmy. Nie da się, a ja już liczyłem, że naprawdę tutaj znajdziemy coś naprawdę potężnego, jakiś gigasekret, ale też mieliśmy inną opcję, ponieważ nie musieliśmy się teleportować, wystarczyło tak naprawdę zniszczyć tę szybę i mogliśmy sobie przejść przez okienko, więc opcje, jeżeli chodzi o hakowanie, miałem dwie. Natomiast tutaj mamy kolejne ciekawe pomieszczenie, ponieważ tu znajduje się kolejny sekret, a mianowicie kaseta. I uwierzcie mi, tutaj będzie jeszcze kilka sekretów, które musimy sobie sprawdzić. Oczywiście, teraz jak już zdobyliśmy tę kasetę, to musimy wrócić, bo ja jej nie odtworzyłem, gdy za pierwszym razem grałem, bo zapomniałem, że da się tutaj wrócić i kompletnie zapomniałem o tej kasecie. Niemniej jednak, to co mnie najbardziej ciekawi, to oczywiście to, co znajduje się tutaj na górze. I co? Są dwa ptaki opila? Okej, ciekawe. Spróbujmy zrespić tutaj lawę i faktycznie siedzą tutaj dwa. Patrzcie na to, opila Birt siedzi tutaj oraz tarta Birt. Ja myślałem, że tylko tarta Birt sobie tutaj na górze siedzi. Niemniej jednak zalaliśmy cały poziom i ich dziecko jest teraz pod lawą. Ten mały słodziaczek jest pod lawą. Ojojoj. Jestem ciekaw, co się stanie, jeżeli ja teraz wezmę tutaj oczywiście, ustawię sobie teleport location i po prostu się tam teleportuje na górę, do nich. Cześć słodziaki, czy macie mocnego jumpscare'a może dla mnie? Halo, cześć. Nie, o nie, jestem w środku. Okej, a może ty masz mocnego jumpscare'a, opila? Sprawdźmy, uwaga. Nie, jesteście przyjazne. Tylko co się stanie, jeżeli na przykład teraz skoczyłbym tutaj, w sensie jakby tu na dół. Czy mogę do was tutaj... Okej, teraz się aktywowały. Ostatnim razem zapomniałem się tutaj wrócić i odtworzyć kasetę. Teraz to zrobimy i dowiemy się, co kryje się na tej kasecie. Wy widzowie, zostawcie w tym momencie subskrypcję i łapkę w górę, ponieważ próbujemy wbić 2 miliony subów i to dzięki wam może się to udać, więc liczę na wasze wsparcie. A tymczasem na tej kasecie znajdujemy Banbana, który płacze? Co się z nim dzieje? Ej, czy on się... Czy on się transformuje w tego... Tak jest, transformował się w swoją demoniczną wersję i patrzy w kamerę. To jest troszeczkę dziwne, ta kaseta naprawdę zawiera bardzo ciekawe nagranie. Czyli tak jak Banban powiedział, że traci nad sobą kontrolę, tak też tutaj na nagraniu widzieliśmy, że jest to prawda. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w poprzednim odcinku to zadanie matematyczne rozłożyło mnie na łopatki, ponieważ pomyliłem się przy dodawaniu. Tym razem mamy haki, więc haki nigdy mnie nie zawiodły i przy hakowaniu się nie pomylę. Jestem pewien, że teraz, kiedy skasowałem te drzwi, możemy sobie na spokojnie tutaj pójść i aktywować bossa. Tak więc oczywiście, tego gościa też będziemy potrzebowali, ale najpierw trzeba będzie pokonać bossa, żeby zdobyć dla niego czapeczki, a później otworzyć sekretne drzwi, które znajdują się tutaj i robimy to bez użycia hakowania, ponieważ chcę wam pokazać, jak to zrobić. No i jesteśmy w tym miejscu. Tamataki i Chamataki, czyli przerażający boss, który za chwilę się stamtąd wyłoni, więc póki co ja bym chciał, tak, pójść sobie tutaj i chyba z tego, co się orientuję, tutaj mamy w miarę bezpieczną strefę, więc możemy sobie żyć i... Uwaga! Okej, bezpieczna strefa. Teraz możemy mu się przyjrzeć bardzo z bliska i muszę przyznać, jest to jedna z najbardziej przerażających postaci, jaka powstała w tej grze. To jest połączenie żółwia i kameleona.
On ma dosłownie dwie głowy. Co jest grane? Ogon ma kameleona, skorupę ma żółwia, głowę kameleona i drugą głowę żółwia. To jest dziwne. To jest bardzo dziwne, widzowie. Nie podoba mi się to. To, co mnie i was jeszcze ciekawi, to co znajduje się za tymi kratami, bo to niby jest jakby takie kanały, ale co tam może być dalej, więc sprawdźmy. Uwaga, uwaga. Nie ma tutaj kompletnie nic, ale może z drugiej strony coś będzie, tak więc przyjrzyjmy się uważnie. Co my tu mamy? Nic za tymi kratami, a za tymi ostatnimi coś musi się znajdować. Jestem... Co to jest? Patrzcie na to. O, wow, tu jest rakieta, ona cały czas tutaj na górze czekała, aż wykonamy naszą misję i dopiero wtedy one spadają. Wow, to jest bardzo ciekawe, powiem wam szczerze. Polatałem sobie chwilę i okazuje się, że za trzecią kratą, patrzcie na to, co tu się znajduje, jak przelecimy przez nią, uwaga, to tutaj jest Tartabird. I zginąłem, au. Nie mam pojęcia, czy to się uda, ale uwaga, teleportujmy się, pyk. Udało się, jestem tu na górze, prawdopodobnie tutaj będzie się dało. Uwaga, uwaga, gdzieś tutaj powinna być. Na samej górze. Trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie spaść. Na samej górze powinna być tutaj rakieta, tylko że ja jej nie widzę, to jest najgorsze. Zrespmy sobie lawę i nie da się jej zebrać. Czyli musimy wykonać tę misję i swoją drogą zalałem całe pomieszczenie w lawie. Ostatnia rakieta i boss mówi papa. Dobra, tak więc uwaga, uwaga, ostatnia rakieta, pięknie umieszczona. Teraz możemy zobaczyć, jak spada, ale oczywiście w tym czasie zrespmy lawę i zobaczmy tą piękną chwilę, jak ten boss leci właśnie w nieskończoną otchłań i spada, spada. Oraz się gliczuje w jakiś dziwny sposób. Hello, czy co się z tobą dzieje? Ej, halo, to jest dziwne, to jest naprawdę dziwne. Nie powinno tak być, on powinien chyba zniknąć, tak mi się wydaje. A jak widzicie, po prostu tutaj sobie został. A my tymczasem możemy sobie pójść tutaj i oczywiście zebrać dwie czabeczki, ponieważ teraz odkryjemy kolejny sekret, czyli to, na co czekaliście od samego początku tego odcinka, a mianowicie sekretne drzwi za Stinger Flynnem. Teraz, kiedy założyliśmy już czapeczki naszemu Kabobmanowi, tak się on nazywa, musimy sprawić, aby stanął tutaj przed drzwiami i wtedy on mówi dziwną kwestię, a mianowicie... Sezami, otwórz. Ja myślałem, że on mówi to do tych drzwi, ale nie, nie, nie. On mówi to do tych drzwi. I tutaj dostajemy sekretną, białą kartę, która otworzy nam drzwi za Stinger Flynnem. Tak więc teraz musimy udać się do sektora wodnego. No to jesteśmy. Zobaczmy, co się kryje za tymi drzwiami, które od samego początku mnie tutaj kuszą. Biała karta i uwaga, uwaga. Otwieramy. Co się tutaj może znajdować? Kindergarten, Banbans... Co jest? Czyli to tutaj dowiadujemy się, że boss, którego pokonaliśmy, nazywa się Chamataki i Tamataki. Ja już to widziałem wcześniej. Ciekawe, czyli to jest przypadek 22 typ 6, Giovannium Cloy. Czyli to jest jakieś połączenie. Oni tu robili naprawdę chore eksperymenty. Oni tu już nawet łączyli dwa eksperymenty ze sobą. Dwie nogi żółwia, dwie nogi kameleona, skorupa żółwia, ogon kameleona, głowa żółwia i głowa kameleona. Tamataki mówi, nosimy nasz dom gdziekolwiek pójdziemy i jest to naprawdę warte. Chamataki mówi, praktykowanie bezpieczeństwa ratuje życie, praktykuj bezpiecznie wszędzie. No i oczywiście mamy notatkę, zobaczmy, co jest tutaj napisane. Streszczenie, ten raport aktualizacyjny będzie stanowił kontynuację obaw związanych z niedawno odkrytym wewnętrznym fenomenem Genome Cloy. Wszystkie badania dotyczące tego tematu zostały przeprowadzone na nieujawnionych przypadkach, zarejestrowane sprawy pozostają niezaangażowane. Krótko mówiąc, odkryto, że kiedy system podmiotu jest przeciążony różnymi genomami, ciało wchodzi w nieodwracalny stan, w którym wszystkie genomy z wyjątkiem jednego są ustawione na krążenie w ciele, a reszta jest usuwana. Ujawnia to krytyczną konieczność zapewnienia, że każdy przypadek otrzyma swoje genomy z nie więcej niż 3 źródeł dawców. Abyśmy nie zostali przypadkami, które są trwale zwierzęce i dzikie, dla których absolutnie nie ma miejsca w przedszkolu. Genom, który jest preferowany w przypadku Genome Cloy, pozostaje do odkrycia, że jest to genom, który najbardziej różni się od pozostałych. Badania nad G trwają. Najlepsze przedszkole na świecie robią sobie badania nad ciastoliną. Niemniej jednak warto było odkryć to pomieszczenie, ponieważ dowiedzieliśmy się wielu ciekawych sekretów. Chociażby takich, jak nazywa się ten dziwny boss, którego prawdopodobnie spotkamy jeszcze w chapterze 4. Nie wiem, czy pamiętacie, ale z tą misją też mieliśmy troszeczkę problemów, ale teraz możemy to zrobić w bardzo ciekawy sposób, a mianowicie wyłapiemy tego kurczaka, ptaka i teraz się teleportujemy w to miejsce, gdzie żaden Opila Birds nas tutaj nie dorwie, a my będziemy mogli skoczyć na niego bez większych problemów. Uwaga, uwaga. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Czy on się w ogóle... Czy on się w ogóle pojawił? No nie. Nie gadajcie, że go tutaj nawet nie ma.
O, wow. On nawet tutaj nie przyszedł. Co się dzieje? Czy ja zepsułem grę? Chyba tak. Nie było mnie tutaj i wszystko się zepsuło. Dobra, pytanie... O... to było bardzo nieoczekiwane. Jednak tej misji nie możemy zrobić za pomocą hakowania, chyba że zrobimy to w ten sposób, że on tutaj przyjdzie. Poczekajmy sobie chwilę. Tak, tak, siemanko kolego, czy ty masz zamiar... Tak, masz zamiar przyjść. I teraz się po prostu teleportujmy. Wait, what? Zepsułem wszystko, zepsułem wszystko. Tym razem nie możemy tego zepsuć, to się musi udać, tak więc wejdźmy sobie gdzieś wysoko. Poczekajmy, aż on tutaj przyjdzie. Chodź, chodź, Tartabilt, ja tutaj czekam na ciebie. Teraz będziemy musieli na niego wskoczyć i będzie też kilka ciekawych rzeczy. Uwaga, hops! Jest! Udało się, dobra, dobra, pięknie, idealnie. Zobaczmy, czy mogę wylecieć z mojego ciała i mogę tutaj wszystko zobaczyć. Dobra, zrespmy tutaj lawę. Bo na pewno tutaj będzie bardzo ciemno. Wow, i teraz, tak, musimy wrócić. Oczywiście odłożyć naszego małego tutaj przyjaciela Opila Birdsa. I teraz, tak, chyba musimy, z tego co się orientuję, nacisnąć to. I tak, 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 teraz pojawi się wielki Stinger Flynn. Co tutaj robi? Ban Ban. Co? On cały czas tutaj był. Demoniczny Ban Ban z lawy. Co jest grane? Patrzcie na to. To jest dziwne, to jest bardzo dziwne. Oczywiście teraz powinien tutaj być drugi Ban-Ban, którego będzie trzymał Stinger Flynn, który swoją drogą, jak sami widzicie, jest ogromny. Teraz możemy wszystko dokładnie zobaczyć. Poziom lawy się podnosi i wszystko mamy pięknie oświetlone. Jest Ban-Ban! Co jest? I co się stanie z tym Ban-Banem w takim razie, skoro tu jest jeden, a tam jest drugi? Czy oni się zamienią, czy jak to zrobili? Jestem ciekaw, musimy się przyjrzeć uważnie, by w tym czasie zostawić łapkę w górę, bo to jest coś, czego nigdzie indziej nie zobaczycie, tylko na moim kanale. Tak więc uwaga, patrzcie na to, czy on się zamieni? Dotarło, tak, tak, wiemy, Stinger Flynn, jesteś przerażający i wielki. Ale to, co nas ciekawi, zamienili się, nie, on się topi w lawie. Okej, ciekawe, żegnaj demoniczny Ban-Banie. Koniec. Ciekawe, ciekawe. Zobaczmy, czy ty się zamienisz w niego. Czy on tutaj dalej jest? Tak, on się cofa jakby. What? On się cały czas cofa tutaj. Dziwne. Zobaczmy. Jest, pojawił się. Dobra, i teraz musimy uciekać, więc wróćmy tutaj na chwilę. Oczywiście, pierwsza brama z tego co pamiętam, to jest tak, to jest Tartabirt. Pierwsza brama to jest Tartabirt, więc my musimy przejść pierwsi. Druga to jest Opilabirt. I zaraz tutaj w tym pościgu zobaczymy też, oczywiście, tak więc spowolnijmy tutaj maksymalnie jak się da. Zobaczymy Ban-Bana, który cały czas za mną próbuje biec. Cześć Ban-Ban. Okej. Troszkę się gliczuje z tego, co widzę. Ja go mogę przesuwać. Ciekawe. Czy... aha, zepsuło się i on dalej mnie goni, ale mogę się obronić. Mogę go po prostu tutaj zatrzymać. Co jest grane? Dobra, Ban-Ban, przykro mi, nie ma jumpscare'owania. Nic z tych rzeczy. Nie kombinuj, nie kombinuj. On zawrócił? What? Czy ja go teraz, chyba go totalnie zepsułem i chyba całą grę zepsułem, na to wychodzi. Okej, goni mnie, albo ty gonisz mnie, tak? Nie. Co on goni w takim razie? Ban-Ban, demoniczny Ban-Ban został oficjalnie totalnie zepsuty. Dobra, koniec. Jest jumpscare, pięknie, udało się. Dotarliśmy do samego końca i teraz będzie najlepsze, ponieważ tutaj będzie prawdziwa walka. Jest i Ban-Ban, możemy go zobaczyć z bliska, patrzcie na to. Jest ogromny, nie ma co ukrywać. Oczywiście możemy tutaj zrespić lawę, ale coś widzę, że nie do końca działa to tak jak powinno. Ale nie, dobra, nasza postać leci mniej więcej na górę. Zobaczmy, co się stanie, spawn lawa. Destroy, spawn, nie działa, nie da się zrespić lawy. Dobra, przyjrzyjmy się, jak wygląda walka Jumbo Josha z Ban-Banem z bliska. Kto wygrywa? I Ban-Ban został rozkwaszony, tylko pytanie... O, wow, on naprawdę został rozkwaszony. Ciekawe. Teraz możemy zobaczyć oczywiście Stinger Flynna. Jestem ciekaw, czemu mi ta lawa teraz nie działa w takim najważniejszym momencie. Co jest? Ta mina Jumbo Josha. Wow. Dobra, i kto wygrał? Ostatecznie, zobaczmy. I przewalił go tutaj. Okej. Ban-Ban tutaj dalej biegnie? Przepraszam bardzo,
czy ty przypadkiem nie powinieneś być gdzieś tam na dole? Halo, kolego, czemu ty dalej tutaj biegniesz? No i teraz możemy w końcu udać się w to miejsce i zobaczyć, co się stanie, tak więc, drogi ptaszku, niestety, ale jedziemy na dół. Tylko że na dole jest mały problem, ponieważ te światło oznacza tylko jedno, że na dole jest lawa i nie wiem, czy uda nam się to przeżyć, tak więc mam nadzieję, że w chapterze 4 będzie naprawdę przerażająco, tak więc papa! Ale to nie koniec, ponieważ w plikach znajduje się jeszcze jeden sekret, a mianowicie sekretna kaseta, która nie została użyta w grze. Mamy kasetę z żabką, mamy kasetę oczywiście z Banbanem, mamy kasetę tutaj z dzieckiem i z kapitanem Fiddles, ale mamy coś jeszcze, a mianowicie mamy tutaj kasetę z Bambuliną. Zobaczcie na to, przez 20 sekund ona po prostu sobie tutaj, z tego co widzę, siedzi i jest jej smutno, nie wiadomo dlaczego. To jest troszkę dziwne, bo wydaje mi się, że te wszystkie potwory są trzymane w jakimś więzieniu albo w jakichś męczarniach. To jest troszeczkę przerażające. Niemniej jednak Bambulina przez 20 sekund siedzi tutaj w jakimś więzieniu i jest jej ewidentnie smutno.